przyszłym roku może zostać oddany do użytku pierwszy budynek na Witkowicach z mieszkaniami na wynajem. Prezydent miasta przedstawiła propozycję regulaminu przyznawania takich lokali i skierowała do wszystkich radnych uchwałę roboczą w tej sprawie. Na wczorajszej komisji komunalnej radni przedstawiali swoje propozycje. I tak Krzysztof Plewko zaproponował, aby do dochodu można było wliczyć świadczenie 500+. To jednak nie jest możliwe. 500+ nie jest, zgodnie z ustawą, nie jest to, nie jest wliczanie do dochodu. I to nie określił Urząd Miasta, tylko to wynika wprost z ustawy. Więc jeżeli powołujemy się na ustawę przy dochodzie, to nie możemy tego zmieniać. Jednak tutaj no, dochód stały wynikający chociażby czy z umowy o pracę, czy z działalności, czy no taki udokumentowany i powinien być podstawą, bo te benefity tak naprawdę dzisiaj są, a jutro może ich nie być. A tutaj też chodzi nam o stabilność i później możliwość utrzymania tych lokali przez przyszłych najemców. Jedną z propozycji było wskazanie, co powinno dokładnie wliczać się do dochodu. Według Krzysztofa Plewki do dochodu powinno się też wliczać kwotę, której często pracodawcy nie ujmują w umowach o pracę, czyli tak zwane pieniądze wypłacane pod stołem. Ja tym ludziom pomóc, którzy mają pracę, na papierze mają niskie zarobki, a generalnie zarabiają znacznie, znacznie więcej. Nie chodzi nam o to, żeby takie nieprawidłowe postawy, bo to nie jest prawidłowa postawa, promować, tak? Dochody muszą być udokumentowane. I tylko takie nas interesują. Nie możemy, nie wiem, w jaki sposób taki najemca, taki kandydat miałby udokumentować to, że on ma dochód. Oświadczy? No to jeżeli oświadczy, że dostaje pod stołem, to my powinniśmy zgłosić to do skarbówki. Ma pan całkowitą rację. No nie mówmy o lewych dochodach, bo to już za krawę o kpinę. Jesteśmy urzędem i musimy robić wszystko legalnie, no bez przesady. To, że ktoś zarabia więcej, okej, to będzie miał na swoje wydatki. Jeżeli robi to, to jest, wiecie, no podatki trzeba płacić. To jest nieuchronne, jak to mówili. Łukasz Zięba zaproponował, aby w regulaminie znalazł się zapis dotyczący mieszkańców powiatu, którzy na stałe pracują na terenie Kołobrzegu, żeby takie osoby również mogły ubiegać się o zawarcie umowy najmu mieszkania na Witkowicach. To jest zjawisko powszechne, tak? Wynajmują na przykład tam mieszkanie i chodziła kwestia jakby ściągnięcia tego PIT-u do nas, bo to myślę, że to jest korzyść wymierna dla budżetu miasta, stworząc możliwość zamieszkiwania. Równolegle wymagamy tego, żeby podatki wynikające z jakby ze świadczenia pracy na terenie miasta zostawały w mieście. Poczekajmy, zawsze będzie, jeżeli byłoby, załóżmy, że byłoby za mało chętnych, chociaż sądzę, że tak nie będzie, to zawsze jest możliwość podjęcia uchwały i poszerzenia katalogów, zmienienia zapisów, żeby ta grupa się poszerzyła, tak? Obniżenia progu dochodowego, no różne są możliwości. W pierwszym etapie budowy osiedla na Witkowicach powstaną 4 sześciokondygnacyjne bloki, czyli 128 mieszkań, 3 pokojowe, dwupokojowe i kawalerki. Mieszkania pod wynajem będą w pierwszej kolejności przyznawane osobom z najwyższą ilością punktów. Dodatkowe punkty otrzymają rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia, osoby 65+, czy osoby niepełnosprawne. Później te pozostałe będą musiały poczekać po prostu na drugi budynek. Tak to mniej więcej funkcjonuje. Czyli te kryteria pierwszeństwa mówią o tym, kto będzie miał najwięcej punktów, najszybciej dostanie mieszkanie. Co ważne, miasto chce wprowadzić kaucję zabezpieczającą umowę najmu. Ma to być sześciokrotność miesięcznego czynszu. Sam czynsz nie został jeszcze ustalony, choć na komisji padła kwota 15 zł za metr kwadratowy. Dla mieszkańców na tych lokalach on będzie prawdopodobnie około dwukrotności tego czynszu, który w tej chwili płacą najemcy w lokalu, typowym lokalu komunalnym. Mówię o czynszu bez mediów, tak? Czyli samym tym składniku, który jest na potyp czynszu. Prawda jest taka, że gmina będzie te mieszkania jakby wynajmowała od TBS-u i to, co będzie gmina płaciła TBS-om, nie będzie w 100% pokryte z tego czynszu, który będą wpłacali mieszkańcy do gminy. Czyli tak naprawdę gmina będzie w jakiś sposób
wspierała czy finansowała częściowo korzystanie przez najemców z tych mieszkań. Stąd to założenie podstawowe, że będzie to wyłącznie dla mieszkańców Kołobrzegu, no bo pieniądze będą szły z budżetu naszej gminy. Przedstawione propozycje zapisów do regulaminu przez radnych trafią pod rozwagę prezydent. Następnie zostanie przygotowany projekt uchwały, który najprawdopodobniej trafi jeszcze na wrześniową sesję Rady Miasta.